Witam wszystkich, oto kolejny bananowiec z mojej kolekcji Musa Hesmani, który jest z nasion, od nasionka znaczy się. Co mogę o nim powiedzieć, rośnie do 6 metrów, jest dosyć odporny na zimno, do 0 stopni nic mu się nie stanie. Poniżej wiadomo, że każdy bananowiec na minusie to traci liście, a z czasem pęka pień i do widzenia. Rośnie tak dosyć szybko, ma dosyć fajnie woskowate liście jak Musa Daiyao. I tak oto wygląda, no co tutaj dużo opisywać, a ziemia, kwiat, podłoże do warzyw tym razem, plus troszkę odbornika wymieszano i podlewam jak przeschnie ziemia. O, tu widać kolejny listek, jak sobie rośnie. Na razie będzie sobie w tej doniczce w szklarni, bo jak wiadomo w szklarni rośnie wszystko dużo szybciej, tak jak o Iwanensis, proszę bardzo. Niedawno był malutki, czytam o... Na dole sobie rośnie Ensete Glaucum. I tak nie rozumiecie. Tam większość z was, co ogląda, to pewnie rozumie co tych nazw. Ale te wszystkie nazwy, co mówię, to znajdziecie sobie na YouTube, aczkolwiek pewnie nawet nie wiecie, jak je wpisać. Ale pogoglować trochę i wszystko się da. No. A, dodatkowo dodatkowo ta odmiana też wypuszcza odrosty. To tylko zostało czekać, co z tego wyrośnie. Co jakiś czas będzie aktualizacja, tak jak każdego filmiku i każdego baranowca. Palmy i co tam jeszcze pokazuje. A tyle na temat tego baranowca. Także na razie i do następnego razu.